Dzień dobry, ja nazywam się Grażyna Hajewski, a jestem artystką malarką. Miło mi powitać wszystkich fanów mojego malarstwa, podziękować za suby i bardzo przyjemne, sympatyczne komentarze i zaprosić na następny film. Dzisiaj będzie to ostatni etap tworzenia dzieła Erudycja pawich ok. Już nosząc się zamiarem stworzenia tego dzieła, chciałam, by obraz ten, treść tego obrazu przemawiała do widza, przemawiała do wyobraźni widza, zachęciła go do postawienia sobie pytań, do postawienia mnie pytań, nie jak w tym znanym nam prawie wszystkim powiedzonku z dziadem. Wszystko gotowe? A więc zaczynajmy. Jak sobie Państwo przypominają, malowanie tego obrazu zakończyłam na tym etapie. Moim kolejnym krokiem było wykończenie ozdoby głowy protagonisty. Tak z grubsza oznaczyłam obszary mające ulec zmianie, pogłębiłam je, a z odległości wygląda to tak. Dzięki kolejnej warstwie farby czerwonej uzyskałam jeszcze większe wrażenie trójwymiarowości. To wrażenie pogłębiam, rozjaśniając brzegi ozdoby. Ponownie wracam do tła, poprawiam wyrazistość pawich ok, nadając im więcej blasku i wymowy. I skupiam się na samej sylwetce protagonisty, ubierając go w zwiewne szaty, co skłania mnie do stwierdzenia faktu, że protagonistą mojego obrazu jest tancerka. Jaką ma rolę? Podczas malowania tego zwiewnego ubioru obowiązują mnie również zasady perspektywy. Jeszcze delikatnymi liniami farby białej mieszanej oznaczam przebłyski światła rozjaśniające brzegi najwyższych punktów obrazu. I zajmuję się podstawą, estradą, po której porusza się tancerka, bohaterka namalowanej przeze mnie niewinnej krotochwili. Zaczynam od naszkicowania linii perspektywy zbieżnej. Chcąc osiągnąć wrażenie głębi, nadaję estradzie kafelkowy wzór. Następnie wszystkie kafle wypełniam farbą żółtą, podstawową, uważając, by skarabeusze nie straciły swojego blasku. Kiedy ta warstwa wyschła, przystąpiłam do nadawania kaflom ich ostatecznego koloru. Tu proszę zwrócić uwagę na układ barw, bowiem i on coś oznacza. Ten kafel będzie czerwony, używam karminu. Ten kafel będzie ciemny, w tym miejscu kładę błękit pruski. Czy ktoś z Państwa już wie, jaki będzie efekt końcowy? Teraz maluję błękitem pruskim. Większe powierzchnie wypełniam przy pomocy większego pędzla. W tym wypadku maluję szkarłatem. Aktualny wygląd estrady. I przechodzę do malowania ozdoby spoczywającej na biodrach protagonistki mojego obrazu. Jak Państwo zauważyli, nakładam teraz farbę jasną. Podkład nie zawsze jest ciemny. Żeby to zbalansować, żeby uzyskać odpowiedni efekt, będę uzupełniać, po wyschnięciu oczywiście, cienie farbą ciemną. Proszę, malowanie ozdoby bioder ukończone. Doprawdy, chyba zawsze będę podziwiać rodzaj farb, które wybrałam na początku swojej kariery. Nie wiem, czy istnieją farby, które tak wspaniale jak te i grają ze światłem. Teraz, malując sieną paloną i cienkim, spiczastym pędzelkiem, zatroszczę się o oczy, o górne rzęsy prawego oka i oczywiście lewego. A tak to wygląda z daleka. Dziś zakończę ten cykl twórczy, rozpoczęty jeszcze w okresie pandemii. Czy ci z Państwa, którzy byli świadkami powstawania szkicu tego projektu, są teraz zaskoczeni bogactwem elementów, jakie z każdym etapem malowania pojawiały się na płótnie, uzupełniając treść tego obrazu? A treść obrazu jest jego przekazem. Przekazem będącym sformułowaniem myśli artysty, jego zrozumienia otaczającego go świata.
Takie przekazy znajdziemy w każdej rzeźbie, utworze muzycznym, no i oczywiście obrazie. I tak, zakończyłam ten cykl twórczy, rozpoczęty jeszcze w okresie pandemii. Ci z Państwa, którzy oglądali od samego początku przebieg procesu tworzenia tego obrazu, z pewnością są zaskoczeni bogactwem elementów, które w międzyczasie doszły. Proszę o komentarze.